poprzez akt koronacji, pragniemy ofiarować Matce Najświętszej nie tylko to, co w kategoriach ludzkich jest najwyższą wartością i godnością, ale również chcemy w widoczny sposób wyrazić wobec niej naszą wiarę i miłość, obierając ją na królową naszych serc. Zapiszmy się dzisiaj do prowadzonej tutaj od ponad 200 lat szkoły modlitwy, pracy, ciszy, szkoły rodzinnej miłości i wierności, po prostu do szkoły rodzinności, która prowadzi do tego, że każda rodzina staje się domowym kościołem. To jest pewien ideał, do którego wszyscy winniśmy dążyć. Moi drodzy, niech w tym sanktuarium Królowej Rodzin Boży bankiet trwa. Zezwalamy, aby łaskami słynący wizerunek Najświętszej Maryi Panny, odbierający szczególną cześć w kościele sanktuaryjnym Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie, został ukoronowany drogocenną koroną w imieniu i autorytetem Ojca Świętego Franciszka. Dzisiejsza bowiem uroczystość historyczna, niepowtarzalna, tak dostojna i podniosła w swojej oprawie i bogactwie treści, jest fizycznym dopełnieniem tego, czego czciciele królowej rodzin dokonali już dawno w swoich sercach. Dlatego też tak wzniosła i nieziemska radość i wdzięczność wypełnia dzisiaj nasze serca.